Cześć, a tutaj wam pokażę jak to zwykle sytuację z perspektywy przeciwnika. ATZ się zorientował, że jestem. Robi coś w rodzaju emailmana, żeby się na mnie nakierować. Kosztuje go to energię, dlatego nos mu trochę opada. I na tą czołówkę tak jakoś niemrawo wychodził. Ma szczęście, że ja na czołówki nie idę, ponieważ no, najprawdopodobniej dostałby w pilota. A w najlepszym razie skończyłoby się to podwójnym zestrzeleniem. No ale teraz robi całkiem sensowną rzecz, mianowicie split S-a i idzie w dół, żeby odzyskać energię. Ale Raiden jest o wiele zwrotniejszy i wystawia mi się na strzał. Jak się zorientował w tej sytuacji, to zaczyna robić te coś w rodzaju beczek, snap roli, żeby mi się spod celownika wywinąć. Ale tak na dobrą sprawę to nie są żadne jakieś uporządkowane manewry. Bardziej bym powiedział, że to takie kręcenie się w panice. O, tutaj słyszeliście, próbuję sztuczki ze skręceniem silnika, ale taka sztuczka połączona ze wznoszeniem nosu samolotu do góry to nie jest pomysł najlepszy. Ale chwilowo przewagę po pozycji jakąś tam uzyskał, no ale nie ma umiejętności, żeby ją utrzymać. Tutaj też zamiast kontynuować Running Scissor, to zaczyna jakieś te swoje beczki robić i niestety cały czas traci przewagę pozycji. Teraz próbuję pionowych pętli, ale w przeciwieństwie do mnie nie robi tej sztuczki ze skręceniem przepustnicy na szczycie pętli, co kosztuje go to, że mu wchodzę na ogon. I po chwili mogę wznowić ostrzał. Dzięki za oglądanie i do następnego, hej!